U nas w Polsce akurat, jeśli chodzi o takie rzucanie rzeczy na boisko, to jakichś wielkich problemów nie ma. No, tam był jakiś skandal taki, że rzucono bananem w Olisadebę, no ale to już tam wiadomo, rasizm i żenada. Natomiast no, w Hiszpanii to jest nagminne, tam się pomarańczkami rzuca, telefonami komórkowymi. To tam... Pomidorami. Pomidorami. No kiedyś jak Figo zmienił klub i poszedł do Realu, no to są świński łeb odcięty, ktoś wniósł, nie wiem jakim cudem na stadion i mu przy rzucie rożnym mu tam rzucili pod nogi łeb świni. No. Jeśli podobają Ci się nasze rozmowy, wesprzyj nas na patronite.pl/wywiadowcy.